To tu, na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w Pobiedziskach, już niedługo wybudowany zostanie tunel. To w ramach zawartego w dniu 29 września porozumienia na terenie Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska na ulicy Kościuszki 4, dotyczącego współdziałania i współfinansowania PKP Polskich Linii Kolejowych SA oraz Gminy Pobiedziska. Jest przedsięwzięcie tak zwanego bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową Poznań-Skandawa i jest to przedsięwzięcie, które spowoduje, że dzięki wiaduktowi kolejowemu, który będzie pod tą linią kolejową budowany, będzie połączenie Pobiedzisk między ulicą Poznańską a dawną Piątką, czyli która jest w tej chwili we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich. Musi być tunel wybudowany do 31 maja 2, tunel, wiadukt kolejowy, do 2017 roku maj. Zadowolenia z podpisania porozumienia nie ukrywali zarówno pani burmistrz gminy Pobiedziska Dorota Nowacka, jak i wiceburmistrz Zbigniew Zastrożny. Z tego wynika, że współpraca z koleją jest bardzo dobra, no i z wykonawcą. I tylko życzyć, żeby nic na przeszkodzie nie stanęło, żeby można było to zadanie zrealizować. I bardzo dobrej współpracy z moim kolegą burmistrzem Zbigniewem Zastrożnym i jego zespołem udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do tego momentu, że mamy dzisiaj podpisane porozumienie i jestem z tego bardzo zadowolona. Cieszymy się, przed nami olbrzymie wyzwanie. Jest to znaczące dofinansowanie. Realizacja tej inwestycji, jak podkreśla pani burmistrz gminy Pobiedziska Dorota Nowacka, to duże udogodnienie dla mieszkańców. Przede wszystkim dla mieszkańców wyjeżdżających z Pobiedzisk, tak? Bo to głównie chodzi o mieszkańców Pobiedzisk, a przyszłościowo, jeśli nam się uda dalsze przedsięwzięcie, to będzie połączenie drogi powiatowej Koszczyn z Koszczyńskiej aż po drogę Kaczyńską i do Poznańskiej. Zawarte porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA a gminą Pobiedziska, to zdaniem wiceburmistrza gminy Pobiedziska Zbigniewa Zastrożnego efekt ponadrocznej pracy, rozmów, konsultacji i przygotowywania dokumentacji. Nad samym projektem od początku tej kadencji, od stycznia rozpoczęliśmy. Jak widać, udało się dojść do porozumienia z końcem czerwca 2016 roku. Przetarg na roboty budowlane zakończyliśmy w lipcu. Na dzień dzisiejszy został wyłoniony wykonawca, firma Strabag. Prace projektowe projektu budowlano-wykonawczego są bardzo zaawansowane. Oczekujemy na decyzję o pozwoleniu na budowę w miesiącu grudniu. Pod koniec miesiąca stycznia Strabag wchodzi na budowę, w koniec maja jest zakończony obieg mostowy, koniec roku 2017 układ drogowy. I rozpocznie się budowa obwodnicy w stronę drogi na Kostrzyn. Dzięki temu na rynku w centrum miasta nie będzie już samochodów ciężarowych. Budowany odcinek będzie najtrudniejszy, będzie kosztował 10 milionów 700 tysięcy. Natomiast przed nami wybudowanie odcinka kilometr 700 w przyszłości. Kilometr 700 z trzema rondami. Jest to obwodnica, która zarówno wyprowadzi ruch z kierunku Kostrzyna, czyli z południa na północ, poprzez obwodnicę, czyli nie przez centrum miasta, a także pozwoli na to, żeby mieszkańcy niekoniecznie musieli jechać przez rynek, żeby wyjechać na Piątkę. W zawarciu porozumienia wzięli udział pani burmistrz gminy Pobiedziska Dorota Nowacka, wiceburmistrz Zbigniew Zastrożny, skarbnik gminy Agata Majcherczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu Wojciech Rześkowiak oraz zastępca dyrektora Andrzej Skarbiński.